kiedyś taki mówca motywacyjny, którego no, miałem sposobność słuchać na YouTubie, Stefan Kowej, powiedział takie bardzo ciekawe zdanie: zaczynaj z wizją końca. Czyli chodziłoby o to, że każdy człowiek, który ma jakieś zadania w życiu, powinien mieć automatycznie wyznaczony cel. Pan Jezus taki cel miał wyznaczony. Wiedział, co ma zrobić w tej swojej ziemskiej wędrówce. Moi drodzy, my też wiemy. Tym celem naszym jest po prostu bycie człowiekiem świętym. I nie ma innej opcji. My musimy być święci, zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Karl Rahner powiedział kiedyś o tym, że chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo nie będzie go wcale. Bycie mistykiem jest związane bardzo mocno właśnie z tym byciem świętym. A święty Grzegorz Wielki powiedział kiedyś takie jeszcze fajniejsze zdanie: albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. Ale zanim, moi drodzy, powiemy sobie o tych trzech krokach, jak dojść do świętości, wytłumaczymy sobie, czym właściwie ta świętość jest. I myślę, że wielu z was już zna te nauczania o świętości, o tym, co dzisiaj będę mówił, ale wiecie, jak to jest, repetycja jest mater studiorum. Warto sobie pewne rzeczy powtarzać. Więc pierwszą rzeczą o świętości, którą chciałbym dzisiaj przypomnieć wam, to jest to, że świętość jest jakąś taką naturą Boga, która sprawia, że On jest po prostu inny. W Księdze Izajasza, w 6 rozdziale tej księgi, 3 wers, mamy tam zapisane taką wizję Izajasza, który widział serafinów i który opisuje, że ci serafini wołają jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia pełna jest Jego chwały. My to święty mamy później wzięte do naszej mszy świętej, do Eucharystii. I to święty w języku hebrajskim, tam jest zapisane kadosz. I kadosz znaczy inny. I to, moi drodzy, właśnie znaczy, że Bóg jest kadosz, święty, czyli inny totalnie od człowieka. I zobaczcie, to w Nowym Testamencie znajdzie odzwierciedlenie w takich słowach Pana Jezusa, który powie, że drogi moje nie są drogami waszymi, a myśli moje nie są myślami waszymi. Pan Bóg zbawił świat w taki sposób, który no, człowiekowi by się nawet nie przyśniło. Jezus oddał swoje życie. Bóg umarł za człowieka. I tak, moi drodzy, bardzo często Pan Bóg działa w naszym życiu w sposób, który się nie spodziewamy, zupełnie inaczej niż wyobrażamy sobie. My mamy swoje proste myślenie, Pan Bóg ma inne myślenie, bo jest totalnie inny od nas. Po drugie, to słowo hebrajskie kadosz oznacza, że Bóg jest oddzielony od grzechu, oddzielony. Kadosz znaczy oddzielony i inne. I zobaczcie, że u Żydów tak właśnie to wygląda, że Żydzi uważali, że są oddzieleni od pogan. Oni uciekają od pogan, od grzechu, od grzeszników, bo mają swoje prawo, które przestrzegają, no i uważają, że dlatego są święci. Bóg jest tym, który unika grzechu, jest święty, ale tak samo Żyd, który w jakiś sposób idzie za Panem Bogiem, on ma unikać grzechu, bo jest kadosz, święty. Dzisiaj to widać w Izraelu, kiedy ktoś pojedzie do Izraela, zobaczy Żydów takich ortodoksyjnych, którzy po prostu po tym Izraelu biegają bardzo często. Na przykład w Jerozolimie to widać, jak przebiegają przez miasto, na przykład koło chrześcijan, koło muzułmanów, no bo nie chcą mieć styczności w ogóle z tym grzesznym światem. Dla nich to jest grzeszny świat. Ponoć też się gdzieś tam zamknęli w jakimś osiedlu, właśnie dlatego, żeby być oddzielonym od tego grzesznego świata. Kadosz znaczy oddzielony. I za chwileczkę zobaczycie, że to ma naprawdę wielkie znaczenie dla nas, również chrześcijan. My jako święci mamy być oddzieleni od grzechu. Ale Nowy Testament ma, moi drodzy, troszeczkę inny wymiar świętości. Mianowicie w Nowym Testamencie ukazana ta świętość jako zjednoczenie z Panem Bogiem. Święty jest ten, który jest zjednoczony z Panem Bogiem. I może być nawet tak, że człowiek może być przez całe życie grzesznikiem i na końcu swojego życia zawoła: Jezu, przepraszam za moje grzechy, Jezu, bądź mi miłościw, bądź mi miłosierny, zbaw mnie. Tak było na przykład z pierwszym świętym Łotrem, powiedzmy dobrym Łotrem. Pamiętacie, jak on skończył? Jeszcze dziś będzie ze mną w raju. I wcale nie był oddzielony od tej
od grzechu, tak jak to Żydzi myśleli, tak jak to było w Starym Testamencie. Czyli ta komunia z Jezusem, jedynym świętym, sprawiła, że ta świętość niejako przeszła na Niego. To jest jakby trzecia definicja świętości. Czwarta, troszeczkę moja, chociaż być może jest tak, że ja ją w jakiś sposób gdzieś tam sobie jakieś wyczytałem i nie pamiętam z jakiej książki. Mianowicie świętość to jest dojrzałość. Dojrzałość w relacji do Boga, dojrzałość w relacji do drugiego człowieka, ale też dojrzałość w relacji do siebie. I w tej dojrzałości byłoby najważniejsze to, żeby kochać. Taką miłością, jaką uczył Pan Jezus, czyli miłością agape, miłością taką ofiarniczą. Człowiek, który tak potrafi kochać Boga, drugiego człowieka i siebie, jest po prostu święty. Jest po prostu święty. No, ale tak naprawdę wszystkie te cztery definicje, one są dla nas ważne i one kształtują to, jak powinna wyglądać w nas świętość. Kiedyś w seminarium, jak w tym seminarium był jeszcze ksiądz Piotr Pawlukiewicz, myślę, że go znacie, znam to z jego kazań, tą historię, przyjechał do tego seminarium albo ksiądz Rufus Pereira, albo James Maniacal, tego już nie pamiętam, Hindusi znani charyzmatycy. James Maniacal jeszcze żyje, Rufus Pereira już nie żyje. No i mówił właśnie o świętości. No i zapytał się kleryków, ten kaznodzieja, kto z was chce być święty? Wszyscy podnieśli rękę. A kto z was jest święty? Nikt nie podniósł ręki. A kto z was no, tak naprawdę chce być święty, że no właśnie, że coś robi z tym? No i kiedy kleryk podniósł rękę, to nie był ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ale powiedział, że no ja próbuję. Ale co to znaczy ja próbuję? I on kazał mu, ten kaznodzieja, temu klerkowi wstać. Spróbuj wstać. On wstał. No, nie kazałem ci wstać, kazałem ci spróbować wstać. Co to znaczy? Próbuję być święty. Według tego kaznodziei to jest tak, że albo jesteś świętym, albo nie jesteś świętym. I to jest właśnie bardzo mocno potwierdzone w Piśmie Świętym. W liście do Koryntian święty Paweł się przedstawia, jak pisze ten list. Paweł z woli Boga powołany na apostoła Chrystusa Jezusa, brat Sosteneesa do Kościoła Bożego w Koryncie, do świętych w Chrystusie Jezusie. O pierwszych chrześcijanach mówiono, że są świętymi. No właśnie, zobaczcie, jak oni się miłują. Takie było świadectwo w Dziejach Apostolskich. Więc, moi drodzy, myślę, że mniej więcej wiemy, czym ta świętość jest. Kilka takich myśli dałem. Możemy sobie jakoś to później ogarnąć jeszcze. Natomiast trzy kroki do tej świętości. Jak w takim razie stać się świętym? Niby trzy kroki, ale zobaczycie, że to tak naprawdę większy spacerek będzie i dłuższy spacerek. Pierwszy krok i najważniejszy to jest, moi drodzy, modlitwa. Ale zobaczcie, że modlitwa jako spotkanie z Bogiem. Tak trzeba traktować modlitwę, bo niestety mamy dzisiaj również w Kościele bardzo mocno wypaczony obraz modlitwy. Mianowicie traktujemy modlitwę jak poganie. To znaczy modlimy się do Boga, który jest gdzieś hen daleko za górami, za lasami i chcemy Go przekupić, żeby On mi coś dał. I to jest, moi drodzy, pogańska modlitwa. Jeśli tak przystępujemy do Eucharystii, jeśli z taką intencją bierzemy do ręki różaniec, to jest pogańska modlitwa, niestety. To wcale nie znaczy, że nie mamy prawa prosić Pana Boga o cokolwiek. Mamy. Ale trzeba uważać na postawę serca, żeby tam przypadkiem nie było czegoś takiego, że ja chcę Boga przekupić. Prosić mamy, prosić powinniśmy, to jest zgodne ze Słowem Bożym, z historią Kościoła, z historią duchowości, ale trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby nie było takiego kupcenia z Panem Bogiem. Modlitwa, moi drodzy, powinna dążyć do spotkania z Panem Bogiem. I co dalej? Dalej powinniśmy mieć relację z Panem Bogiem. To dzięki właśnie modlitwie mamy relację z Panem Bogiem. I podczas takiej modlitwy Bóg powinien nas uświęcać. To jest właśnie to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, że w Nowym Testamencie właściwie chodziłoby o to, że Bóg jest święty i On daje nam swoją świętość. Zjednoczenie z Nim daje nam jakby przystęp do Jego niejako nawet natury. Jestem krzewem winnym, a Wy latoroślami. Wszczepieni jesteśmy w Niego. Czyli modlitwa ma nas wszczepiać Pana Boga i co za tym idzie przemieniać.
Jeśli masz coś takiego w swoim życiu, że jesteś chrześcijaninem, nie wiem, 30 lat, 40 lat i masz 40 lat modlitwy i ciągle nie jesteś w stanie powiedzieć o sobie, że jesteś święty i że ciągle dużo zła jest w twoim życiu i grzechu, no to coś nie tak chyba jest twoją modlitwą. Niestety to trzeba sobie powiedzieć. Ja to już kiedyś mówiłem o tym, co powinno się dziać na modlitwie. Modlitwa nasza powinna być bardzo taka analogiczna do modlitwy Pana Jezusa, który przemienił się na górze przemienienia wobec trójki uczniów, Piotr, Jakub, Jan, tam byli obecni. Jest napisane, że Jezus się przemienił, a tam jest napisane inaczej troszeczkę w oryginale, że został przemieniony przez Boga. Spotkanie z Bogiem na modlitwie powinno przemienić nasze serce. Powinniśmy stawać się innymi ludźmi. I to powinien widzieć twój mąż, twoja żona, twój proboszcz, twój wikary, no wszyscy. A? Więc tak, moi drodzy, to powinno wyglądać. Jakie modlitwy są bardzo skuteczne? Eucharystia, adoracja, uwielbienie. To są najskuteczniejsze modlitwy, jakie Pan Bóg nam zostawił. Te trzy są naprawdę takie wybitnymi, jeśli chodzi o modlitwy. Natomiast trzeba pamiętać, i myślę, że to jest takie must have, że musimy dzisiaj walczyć o wstawiennictwo u świętych. My wierzymy w święte obcowanie i wierzymy w to, że święci nam pomagają. Wiemy, że wśród świętych pierwsza jest Maria, więc warto i zachęcam do tego, by się w ogóle do świętych modlić. Mój kolega egzorcysta kiedyś opowiadał mi taką historię, że jak zaczął egzorcyzmować ludzi, no miał innych do pomocy, są na to świadkowie, ja kilkanaście razy też byłem przy tych egzorcyzmach. Kiedyś zły duch mu tak miał powiedzieć, że no przyjdę dzisiaj w nocy ciebie postraszyć. No, straszył go, żeby po prostu przestał egzorcyzmować. Natomiast po chwili powiedział, nie pójdę do ciebie, bo ty się tymi świętymi obstawiłeś. A mój kolega, a wiem, bo wiele razy byłem u niego w mieszkaniu, wokół swojego łóżka mam kilkanaście różnych postaci świętych. Ma relikwia, takie malutkie relikwiarze, kilkunastu świętych ma. Dziwnie to wygląda, ale zobaczcie, że to ma sens. Ten zły duch nawet to powiedział, co on ma w pokoju i że nie pójdzie do niego, bo się go po prostu boi. Warto, moi drodzy, odmawiać różaniec, warto mieć relacje ze świętymi. No my tutaj mamy kilka relikwiarzy, ale i tak te relikwiarze, mam nadzieję, że nie przesłonią świętego świętych, czyli Jezusa Chrystusa, który jest pod postacią chleba. Więc pierwsza rzecz i najważniejsza to modlitwa. Druga sprawa to, moi drodzy, poznawanie Pana Jezusa. Bez tego nie da się być świętym. Zobaczcie, że nie da się kochać drugiego człowieka, kiedy się go nie pozna. Czasami jest tak, że ludzie się nie do końca poznają, na przykład w małżeństwie i nie minie pół roku, rok, dwa, trzy i małżeństwo rozwalone, bo się do końca nie poznali. Pokochali tylko, nie wiem, zewnętrzną stronę, na przykład urodę albo nie wiem co jeszcze, to, że ktoś był bardzo miły, a okazało się, że na przykład miał kupę innych wad. Więc, moi drodzy, Bóg jest bez wad, Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i trzeba, moi drodzy, poznawać Jezusa nieustannie. W jaki sposób? Dzisiaj musimy po prostu czytać Słowo Boże. Nowy Testament, zwłaszcza Nowy Testament, stary też, ale stary trzeba z komentarzem. Codziennie fragment Słowa Bożego. To też, moi drodzy, jest modlitwa i w tej modlitwie dodatkowo poznajesz, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest wspaniały. Święty Hieronim kiedyś powiedział ciekawe zdanie, znamy je wszyscy. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa. I ktoś dodał ciekawe zdanie, nie wiem kto, ale takie bardzo ważne, że ta księga oddali grzech od ciebie, albo grzech oddali cię od tej księgi. No właśnie, ta księga oddali grzech od ciebie, albo grzech oddali cię od tej księgi. Moi drodzy, w tym poznawaniu Chrystusa ważne jest, abyśmy się wsłuchiwali w świadectwa innych ludzi, którzy doświadczyli Pana Boga. Bo niestety to, co diabeł dzisiaj robi przez 2000 lat właściwie, to zakłamuje obraz Boga w naszym życiu. On chce, żebyśmy nie poznali Boga takim, jaki jest naprawdę. Że jest dobry, że kocha, że uzdrawia. Dlatego warto słuchać świadectw. Niestety nawet z ambony nie raz usłyszycie kłamstwo na temat Boga.
na przykład o tym, że Bóg chce chorób. O tym, że Bóg, moi drodzy, uzdrawia, jest zapisane w Piśmie Świętym. No i coraz częściej słyszymy w różnych świadectwach. Ostatnio do mnie doszły dwa świadectwa. Pierwsze świadectwo to kiedyś, mam nadzieję, że usłyszymy, Iwony, która została w cudowny sposób uzdrowiona. Przepraszam, że tutaj tak publicznie mówię, ale większość z was już słyszała. Cud się stał niesamowity, potwierdzone badaniami rezonansu magnetycznego podczas uwielbienia Boga. Akurat nie w tym kościele, na stadionie, ale cud. Natomiast tutaj mieliśmy świadectwo jakiegoś takiego uwolnienia czy uzdrowienia dziecka. Szczegółów nie znam, bo przez telefon ostatnio rozmawialiśmy z pewną panią i się okazało, że pewne dziecko koszmary czy coś tam miało, nie mogło spać. Pomodliliśmy się tutaj w kościele, śpi jak aniołek. Więc słuchajcie, Pan Bóg naprawdę działa. Jeśli będziemy słuchać świadectw takich prawdziwych o Bogu, ludzi, którzy spotkali Boga, którzy Go doświadczyli, będzie się nam zmieniało te fałszywe myślenie o Bogu, że Bóg jest zły, że Bóg karze, że Bóg chce twojego nieszczęścia, że Bóg cię do piekła pośle. No takie czasami z ust księży czy rodziców zdania padały, nie? Bozia cię ukarze. To wszystko, moi drodzy, naprawdę w nas bardzo głęboko siedzi. To, co diabeł z nami zrobił przez naszych rodziców albo przez niektórych księży, no to jest straszne, ale wiemy, że ci ludzie nie robili tego celowo. Tak po prostu byli nauczeni dziada, pradziada. Dlatego trzeba odkłamać obraz Boga, żeby naprawdę się w Nim zakochać, czytać Słowo Boże i słuchać świadectw. Na YouTubie jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy pięknie doświadczają Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Moi drodzy, trzecie już, ostatni krok do tego, aby być świętym, bardzo ważne, a mianowicie dbanie o to, aby być własną święcającej, czyli regularna spowiedź, moi drodzy. Nie da się inaczej. Regularna spowiedź. Słyszeliśmy, Kadosz, Bóg jest święty, On jest oddzielony od grzechu. I może nie każdy z nas będzie miał taką łaskę jak dobry Łotr, że wyzna tą wiarę przed swoją śmiercią. My mamy już tutaj być święci, tu i teraz, na tej ziemi. W naszym życiu musimy być święci. Więc musimy, moi drodzy, oczyszczać swoje serce właśnie z wszelkiego grzechu. Rzymian 6 rozdział, 11 wers. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu. Żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Mamy, moi drodzy, się zapierać siebie tak naprawdę. Zobaczcie, że dzisiaj psychologia, którą bardzo lubię i korzystam z różnych porad psychologów, terapeutów, bo różne rzeczy fajne mówią o życiu człowieka, ale bardzo często terapeuci, psychologowie mówią, no zaakceptuj siebie taki, jaki jesteś, jesteś grzesznikiem, no nie stresujmy ciebie, no właśnie, czujesz się, nie wiem, jesteś chłopcem, czujesz się dziewczynką, prawda, zaakceptuj to, no to jest, no nie, jest, moi drodzy, prawda obiektywna i prawda, która jest dana przez Pana Boga i to jest prawda dla nas, to jest prawda dla nas. Seks przedmałżeński z grzechem to jest prawda objawiona przez Boga i tyle, nie? Choćby ten świat mówił inaczej. Nie, proszę księdza, tacy jesteście nie dzisiejsi. No nie dzisiejsi jesteśmy, to prawda, że nie dzisiejsi. Natomiast, no właśnie, albo będziemy świętymi, albo będziemy po prostu nikim. W Mateuszu jest takie ciekawe zdanie. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. To są bardzo, chyba nawet niebezpieczne słowa, tak ośmielę się powiedzieć, jakże ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Moi drodzy, chodzi o to, aby umrzeć już tutaj na świecie dla grzechu. Czyli to, co księża czasem na rekolekcjach mówią, o nawróceniu, metanoia, zmiana umysłu. Nie mamy myśleć jak ten świat, prawda? Że jest 27 płci, że możemy sobie sypiać z kim się spodoba, bo to jest fajne i przyjemne. Jest fajne i przyjemne, ale w małżeństwie. Że możemy plotkować, omawiać, że możemy być tak jak inni ludzie, którzy dzisiaj są promowani na przykład w mediach, w telewizji. Pan Bóg żąda, abyśmy byli inni. Inni. Po prostu inni od tego świata. I jeżeli będziemy, moi drodzy, o to walczyć, będziemy upadać. Na pewno, bo tak walka wygląda, że człowiek upada. Ale zobaczycie, że zaczniecie widzieć
objawiającą się w waszym życiu obecność Boga. W Starym Testamencie to jest napisane chwała Boga. Chwała Boga będzie się objawiała. Znam wielu ludzi, którzy świeckich, którzy tak żyją. Oni widzą Boga, który działa, który uzdrawia, który uwalnia, który prowadzi ich przez życie finansowo i w inny sposób, który układa małżeństwa po Bożemu, wszystko pięknie, ładnie i fajnie. I właśnie, moi drodzy, święte życie. Powinniśmy, moi drodzy, wszyscy wrócić do świętego życia. Trzy kroki, proste kroki, modlitwa, poznawanie Pana Jezusa i zapieranie się z całych sił grzechu. Walka z grzechem w moim życiu. To jest nasze powołanie, to jest droga do nieba, ale to jest, moi drodzy, też droga do pięknego i szczęśliwego życia. Podejmijmy tę drogę już dzisiaj, albo ponówmy takie nasze wewnętrzne postanowienie, że chcę na tę drogę wejść jeszcze raz, bo być może przez wakacje niestety z tej drogi zboczyłem.